Witajcie moi drodzy, dzisiaj będzie taki filmik o jechaniu po majtach blacharzowi. Taki temat, och kurwa, teraz będzie grubo. Słuchajcie, nie będzie grubo, dzisiaj to tak rozwinę troszeczkę, żeby każdy miał obraz sytuacji, bo często się z takimi komentarzami spotykam i jestem przekonany, że wy, którzy tam nie prowadzicie żadnych stron, nie pokazujecie gdzieś tam swoich robót, to spotykacie się z tym na warsztacie, gdzie klient, no tak, pewnie kurwa chce ode mnie więcej pieniędzy i dlatego mówi, że tamten źle zrobił. Słuchajcie, ja wam powiem jedną bardzo ważną rzecz. Ja na brak roboty, pomijając ten fakt, kiedy tutaj sobie działam, nigdy nie narzekałem na brak roboty. Ja jak nawet mi się praca nie podobała i próbowałem ją znaleźć, to nie trwało to nigdy więcej jak tydzień w mojej 20-letniej karierze, tak? Gdzie na przykład już nie chciałem zaczynać, bo mówię, a to wykorzystam sobie ten czas na odpoczynek. Więc trochę po tych warsztatach się szwendałem i wiem, że to też występuje poza kadrem, czyli właściciele samochodów obwiniają kogoś, tak jak na przykład mojego kolegę, co robi skrzynię, że skrzynia dobrze nie chodzi. No podstawową zasadą działania skrzyni jest to, że musi dobrze jej coś zapodawać, czyli silnik. Często klienci mają problemy z silnikiem, a potem kończy się, panie, spierdolił pan skrzynię. To jest taki dobry przykład, taki bardzo wyraźny, ale jeśli chodzi o nas lakierników, ten sam problem występuje tylko w innej materii, a mianowicie jeśli blacharz się wyjątkowo nie postara, to zamaskowanie danej roboty, bo czasami tak jak w tym przypadku chociażby Warszawy, klient nie chciał do niej wracać, no bo samochód jako samochód stanowił bryłę i tak jest lepiej zrobiony teraz niż wychodziły z fabryki. No ja sobie nie dokładam, po prostu wtedy zrobili słabo, a ja wiem, że mógłbym jeszcze lepiej. I jest taka sytuacja, że no nie chciał wracać do blacharki, ale nie jest ona perfekcyjna, tak? Elementy, które powinny być proste, nie były, rzeczy, które powinny być zrobione, nie były, albo były zrobione inaczej i to... Słuchajcie, to nie jest taki pojazd nawet po blacharzu, bo właśnie często się spotykam z takim zarzutem i on mnie drażni. To nie jest żaden pojazd, bo jeśli czyjaś robota wpływa bezpośrednio na moją robotę i wiem, że ją znacząco wydłuży, no bo słuchajcie, to nie jest tak, że brakuje jakiegoś spawu, że gdzieś tam, że widać, że tam ktoś wkładał serce, ja nagle mówię, o kurwa, rzucił mu błotnik, chuj, nie blacharz. Nie, słuchajcie, tak to nie jest. W moim przypadku ja jestem dosyć normalnym człowiekiem, ale jeśli widzę, że dana robota wyciąga mi czas niemalże w nieskończoność w porównaniu do tego, gdyby ktoś się do tego przyłożył, no to muszę o tym poinformować klienta. Muszę o tym poinformować klienta i to jego decyzją jest, czy samochód zabiera, czy nie. To nie jest tak, że ja w połowie roboty wybucham nagle, wiesz, miał być miesiąc, a będzie 5, wiesz, to wszystko jest widoczne, to wszystko jest mówione na samym początku. Nie dlatego, żeby jechać po blacharzu. Słuchajcie, najważniejszą rzeczą, jaką zauważyłem po 40 prawie latach życia, mówię jeszcze prawie, bo jak kręcę ten filmik, to jest jeszcze prawie, i po 20 latach w branży jest to, żeby nie brać po prostu na głowę kogoś niefachowej roboty. Rozumiecie? Bo to nawet nie chodzi, że ja mam coś do człowieka, czy tego, czy tamtego, czy wszystkich z przeszłości, tylko jeśli ich praca wpływa na moją pracę i ją wydłuża i do tego wiem, że będzie to więcej klienta kosztować, a nie każdy chce, żeby to nagle urosło do nie wiadomo jakich rozmiarów, to może zapłaci. Słuchajcie, trzeba mu to powiedzieć na samym początku. I nie da się tego przemilczeć, bo ja się przez te 40 lat życia nauczyłem, że nie biorę na głowę cudzych problemów. Słuchajcie, na samym początku człowiek próbował każdemu dogodzić. Kończyło się to chujowo, dlatego że nikt nie doceniał mojej roboty i pewnie waszej, bo ci, co bardziej świadomi, którzy mnie oglądają, to wiedzą dokładnie, o czym ja mówię. I nikt wam nie będzie dokładał roboty i pieniędzy, bo z reguły to ludzie zrzucają na kogoś problem, a potem ty się kurwa z tym martw. No nie ma tak, czy jest. Więc jeśli dana robota, akurat no ja żyję z lakiernictwa, utrzymuję swoją rodzinę też z tego i siebie, więc ja nie mogę przemilczeć pewnych faktów, bo to tak jak wam mówię, nie chodzi o jakiś rzucony błotnik, że tam komuś błotnik rzuciło, że spawu nie oszlifował, tylko są pewne gatunki robót, w których widać zero zaangażowania. Wy oglądacie moją robotę, myślicie, że ona jest wolna od wad? Nie. To nie jest tak. Ja mógłbym to zrobić bez wad. Ja umiem to zrobić, tylko nie da się tego zrobić za jednego strzała. Nie da się pół roku szlifować samochodu i nagle pierdolnąć, jest wszystko okej. Słuchajcie, tak to by zrobił Superman, a jeśli chodzi o projekty, nawet te duże, które gdzieś tam oglądacie na YouTubie, czy tam gdzieś jeszcze w Amerykach, nie Amerykach, to są projekty, nad którymi się pracuje wielokrotnie dłużej niż nad takimi strzałami. Strzał to jest tylko dobra baza do tego, żeby dalej kontynuować zabawę. I to każdy, który budował samochód, doskonale o tym wie.
No ale to jest taki poziom, gdzie czasami komuś się wydaje, że takich poziomów nie ma już dalej w lakiernictwie, że to musi być zastrzałem. Więc słuchajcie, po mojej robocie widzicie zaangażowanie. To jest taki proces, który jest niezbędny do tego, żeby zrobić. Nie zawsze on będzie miał 100%. Słuchajcie, nie zawsze będzie 100% zaangażowania, ale jeśli ono występuje, to na pewno będzie to widać w robocie. I to właśnie moim zdaniem doceniacie w mojej robocie, bo to nie jest tak, że ona nie jest, że ona jest idealna. Wiedzą to wszystko moi klienci, tylko stosunek tego czegoś, co jest mankamentem, do tego, co oczekiwali, zawsze to przewyższa, rozumiecie? Przebijam kogoś sufit, myślał, że będzie gorzej, a tu wyszło, o kurwa, i nagle mu pokazuję mankament, bo ja pokazuję swoim klientom moje niedoróbki. Możecie wierzyć mi albo nie. Tutaj jakoś specjalnie ich nie uwidacznia, bo stado hien gdzieś tam zaraz to wykorzysta w sposób nieadekwatny do sytuacji. Dlatego słuchajcie, jeśli chodzi o takie rzeczy, to są naprawdę drobiazgi. Ale o co chodzi? Ja też robię błędy. Przecież nikt nie będzie się skupiał cały czas, kurwa, że spierdoliłem. Bo ja cały czas mówię gdzieś tam o fachu w jakichś tam dziwnych tematach i takich filmikach. I wy cały czas mi mówicie, że ja płaczę, że ja chodzę sfrustrowany i tak dalej. Słuchajcie, ja się cieszę życiem. Idę, kurwa, kawy się napić, bo mi ręce zmarzły, ale cały czas gdzieś tam ktoś by, kurwa, marudził, że coś mu nie pasuje, to tamto. Pierdolę, słuchajcie. Jeśli chodzi o mnie, to widzicie. Wszystko się zgadza, klienci odbierają samochody, są zadowoleni, nikt mi nie jedzie, nikt mi, kurwa, na warsztat z kijami nie wpada, ani z policją, więc i do tego, kurwa, staram się... Przepraszam, znowu bluźniłem. Staram się też, żeby te samochody wychodziły do Was, więc moi klienci to są z reguły klienci pasjonaci, którzy lubią te samochody, lubią je pokazywać, żyć tą motoryzacją i dlatego chociażby jeden, drugi, trzeci i mam nadzieję w przyszłości też będą jeździć sobie na wystawy, będziecie je oglądać, będziecie mogli sobie zweryfikować to, co pierdolę w kamerze, a to, co się pojawia na żywo i o to właśnie chodzi, słuchajcie. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby było zaangażowanie. Jeśli ktoś, bo to nawet nie chodzi o hajs, bo czasami hajs się zgadza za dane roboty, a nadal robota wygląda nie tak. Jeśli ktoś nie czerpie przyjemności z robienia takiej rzeczy, wiadomo, jesteśmy tylko ludźmi, może być dzień gorszy, słabszy, ale jedno jest najważniejsze w tym całym przedsięwzięciu, żeby jakiś procent zaangażowania zaczynając robotę był. Jeśli ja go nie widzę, a dodatkowo wywołuje to bardzo duże reperkusje, jeśli chodzi o finanse, muszę to powiedzieć na początku. Ja nie będę nadstawiał czoła i zbierał potem opierdalu za jakiegoś blacharza, bo to nie jest cel w tym. No słuchajcie, no ja podchodzę do samochodu, żeby go ładnie zrobić, kurwa, widzę co widzę i źle mówię o człowieku i to nie prywatnie, bo nie jadę, kurwa, czy coś, tylko źle mówię o danej robocie i ktoś mi zaraz zarzuca, że ja się cisnę. No słuchajcie, jebać kapusi, smacznej kawusi, to jest dobry tekst, można się przy tym pośmiać, ale jeśli coś wpływa bezpośrednio na naszą robotę, to tak jak Wam cały ten filmik mówię, nie mogę tego przemilczeć. No i słuchajcie, niech każdy bierze po prostu odpowiedzialność za swoją robotę i stara się jak najlepiej. Bo ja akurat jestem na tyle normalnym człowiekiem, że pewne rzeczy spokojnie przemilczę, bo też potrafię zrobić sobie za pomocą kostki pod namiotem, kurwa, samochód w tym stanie, co widzicie. Ja sobie poradzę z każdą sytuacją i po każdym blacharzu już chyba miałem okazję robić takim dobrym, takim zajebistym i takim najchujowszym na świecie. Więc wiedzcie, że wiem, o czym mówię. I jazda po blacharzu to nie jest po prostu takie ciśnięcie człowiekowi, o ty kurwa, gburze, ty chuju, ty chamie, tylko to jest to, żeby go po prostu zmotywować i żeby klient wiedział, gdzie bezpośrednio leży przyczyna jego kosztów. No bo ja nie zamierzam, tak jak Wam mówię, przez te 40 lat się nauczyłem nie brać kogoś problemów na swoje garby. Ja mam swoje, słuchajcie, rozterki, ja mam swoje dymanie przy takim samochodzie i mnie jest niepotrzebne zbierać za kogoś, bo nikt się za mnie nie przebiera. Słuchajcie, i to jest clue tego filmu, bo jak ja spierdolę, to też wytkną palcem, kurwa, i nikt nie przebierze się i nikt tego nie zrobi. Więc ja muszę zrobić tak, żeby ktoś, kurwa, podchodząc z palcem do mojego samochodu, tylko powiedział, kurwa, zajebisty. I tyle w temacie. I niech każdy w drabinie naprawy takich samochodów o to zadba i będą wychodzić naprawdę zajebiste projekty. A tak prywatnie, to ja nie mam do żadnego blacharza gdzieś tam z tyłu w mojej przeszłości jakichś specjalnych pretensji. No jak odjebał kichę, to doskonale o tym wie. Pozdrawiam.